Cześć moi kochani, witam was kolejny raz w kolejnym naszym materiale. Dzisiaj jak widzicie jesteśmy na oficjalnej stronie Football Managera, footballmanager.com/features. Nie tak dawno SSI pochwaliło się nowościami, jakie wprowadzą w Football Manager 2019. Ja jestem bardzo tym podjarany, bo uwielbiam tę serię i słuchajcie, dla mnie gra w Football Managera rok po roku to jest jak wchodzenie do starego domu świeżo po remoncie. Niby znasz te ściany, ale one są tak odświeżone, że aż przyjemnie schodzić, tak jakbyś wchodził do czegoś zupełnie nowego. I mam wrażenie, że w taki sposób będzie to również zrobione i w tym roku. Odświeżone AI. To jest oczywiście strona całkowicie po angielsku, ja będę wam troszeczkę tłumaczył. Zobaczymy, co tutaj nowego mają odświeżone. AI, tym to się chwalą, słuchajcie, co roku, że AI będzie lepsze, że mecze na boisku będą wyglądały coraz lepiej, coraz bardziej będą to mecze takie, jak będziemy je oglądali, jak je oglądamy w telewizji. Kolejną zaprezentowaną nowością jest VAR i technologia Goal Line. VAR wygląda bardzo ciekawie, pokazali to na filmie, może dam wam ten film w ogóle w opis, tam będziecie mogli sobie posłuchać i zobaczyć te wszystkie nowości, o których dzisiaj będę mówił. VAR wygląda o tyle fajnie, że podczas meczu sędzia zbiega do linii bocznej, do tego ekraniku, ogląda tam przez chwilę, co się stało, potem wraca i dopiero wydaje decyzję. FIFA, PES, macie coś takiego? Nie, i w sumie może to lepiej, bo tam to by były tylko niepotrzebne animacje. W końcu sędziowie w FIFA czy w PESie nie mylą się, a jednak FM to jest symulacja i tutaj są nawet czasem te błędy sędziowskie zaimplementowane właśnie po to, żeby na konferencji prasowej później można było się o to pokłócić. New Manager Induction. Słuchajcie, łatwiej będzie w tej chwili określać styl gry dla zespołu, ponieważ polecenia drużynowe i indywidualne będą pogrupowane w konkretny styl gry, czyli gra skrzydłami, tiki-taka, szybkie kontry itd., itd. Będzie to naprawdę super zrobione, super sprawa. Tutaj może wam pokażę, może jakoś się powiększy ten... Jestem... gdzie byłem. Aha, okej. Okay. Zobaczcie, teraz są duże obrazki, fajnie. Zobaczcie, in possession, aha. To trochę się pośpieszyłem, to co wam powiedziałem, bo to co mamy tutaj pokazane, za chwileczkę znajdę trening, scouting, dobra. Mniejsza o to, nie było tamtego. Taktyka. Ustalanie zachowania piłkarzy zostało w tej chwili podzielone na trzy odrębne fazy. Na fazę ataku, czyli kiedy drużyna jest przy piłce, fazę przejściową, czyli chwilę po stracie lub po odzyskaniu piłki, i fazę defensywną, kiedy to drużyna ustawia się do obrony własnej bramki. Jest to zajebista sprawa, ponieważ te zachowania też bardzo często na treningu podczas odprawy taktycznej ustala się oddzielnie. Nie ma tak, że na przykład przy tiki-tace zawsze zachowują się piłkarze w określony sposób, przy graniu 4-4-2 zachowują się zawsze w określony sposób. Mnie bardzo cieszy, że to rozszerzono tą taktykę w taki sposób. Będzie można znowu pogrzebać w tych tabelkach. Trening. Ten został zmieniony zupełnie. Kiedyś po prostu wybierało się na czym drużyna ma się w danym okresie skupić, ustawiało się nastawienie i do tego tylko dobierało się trening indywidualny, jeżeli się chciało. W tej chwili, jak widzicie, jest oddzielna tabelka, w której trzeba będzie rozrysować na trzy sesje. Sesję pierwszą, sesję drugą i sesję dodatkową. To, co będą każdego dnia piłkarze robili. Daje to bardzo duże pole do popisu, ponieważ przed meczem z silnym
przeciwnikiem, da radę się skupić na przykład na grze defensywnej i podłożyć dobrze strategię i trening, wytrenowanie zawodników pod stałe fragmenty gry. Bo będzie to na przykład nam potrzebne, bo tak chcemy grać. Będzie to bardzo ciekawe. Ja chętnie zobaczę, jak to będzie wyglądało. A scouting. Tutaj nie ma większych zmian. Nawet na filmie nic o tym za dużo nie mówili. Dalej, Medical Center, no to jest tak jak było. Dynamika ma się troszeczkę zmienić tutaj, ale to też są zmiany raczej kosmetyczne. I muszę się wrócić, bo słuchajcie, największa zmiana, która mi się spodobała, to jest właśnie te pogrupowanie tego wszystkiego w taktyce, w takie sekcje, tiki-taka, gra na skrzydła i tak dalej. Słuchajcie, pierwszy raz w ogóle w FM-ie będzie Bundesliga. I chyba pierwszy raz FM-a będzie można w ogóle sprzedawać na terenie Niemiec, bo to było niemożliwe w tej chwili. Nie wiem dlaczego tak było, ale niemieckie prawo jest bardzo dziwne. Tutaj jest właśnie przemapowany moduł taktyczny. Zaraz to sobie wczytamy. Zobaczcie, tak jak tutaj na tym screenie jest bardzo dobrze widać. Cała taktyka razem z ustawieniem, ale to potem będzie można sobie oczywiście dobierać, jest pogrupowana. Control Possession, Tiki-Taka, Vertical Tiki-Taka, Wing Play, Root One, Catenaccio. To sobie można wybrać i komputer z takich gotowych zestawów dobierze nam taktykę. Potem wystarczy tylko wprowadzić swoje własne zmiany, taki stempelek indywidualny w to, jak ci piłkarze mają grać. I będzie to bardzo fajnie wtedy działało. Bardzo dobra opcja dla osób dopiero rozpoczynających swoją przygodę z Football Managerem. Będzie to znacznie ułatwione, co jest dobrym rozwiązaniem. No nie oszukujmy się, nie każdy jest od razu mistrzem taktyki i wie, co jest od czego. Potem trzeba było na początku tego szukać gdzieś po internetach, uczyć się. A tak mamy tutaj wszystko ładnie zebrane do kupy. Ja się nie mogę doczekać premiery tego Football Managera. Jest to gra, w którą gram najczęściej i najwięcej. W każdego Football Managera mam chyba przegranych dobrze ponad 200 czy 300 godzin. Więc jak na mój czas nagranie jest to naprawdę sporo. Słuchajcie, i to by było na tyle. Takie jest moje zdanie na ten temat. Napiszcie mi, jakie jest wasze zdanie na temat Football Managera i zmian, które się tutaj pojawią, jeżeli jesteście fanami. Zostawiajcie łapki w górę, jeżeli film wam się podobał. Subskrybujcie, zaznaczajcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco ze wszystkimi moimi filmami. A ja za wasz dzisiejszy czas bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia w następnym naszym filmie. Trzymajcie się!